Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 188. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Co dalej ze szczepieniami w aptekach? NFZ ukarał aptekę za literówki w numerach PESEL. Kto odpowie na petycję w sprawie homopatii? Nowe wymogi dla aptek już obowiązują. Apteka dla aptekarza grozi wywłaszczeniami? W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie senackiej komisji zdrowia, w trakcie której rozmawiano o przyszłości szczepień ochronnych. Wzięli w nim udział także przedstawiciele środowiska farmaceutów, którzy wyrażali swoje obawy dotyczące przyszłości szczepień w aptekach. Wskazywali między innymi, że już teraz apteki otrzymują zapytania z hurtowni dotyczące deklaracji liczby zamawianych szczepionek przeciwko grypy, grypie na kolejny sezon. Tymczasem nadal niejasny jest kształt szczepień przeciwko grypie w aptekach. W Nie wiadomo też, co ze szczepieniami przeciw COVID-19 w aptekach w związku z planowanym zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, wykonywanie szczepień przez farmaceutów przewidziane jest w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego jako rozwiązanie doraźne. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zapewniał jednak, że odpowiednie zmiany w przepisach są już przygotowywane i zostanie zachowana ciągłość szczepień w aptekach. O przyszłości szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach rozmawialiśmy także w ostatnim odcinku programu z cyklu Kwadrans z farmacją. Jego gościem był profesor Adam Antczak, przewodniczący ogólnopolskiego programu zwalczania chorób infekcyjnych. Serdecznie zachęcam do oglądania tego programu. Przypominam, wszystkie odcinki kwadransa z farmacją można znaleźć na stronie internetowej mgr.Farm Ukośnik Kwadrans oraz na naszym kanale na YouTube. Zachęcam do oglądania. Na portalu mgr.farm opisywaliśmy niedawno wyrok wydany przez sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, który dotyczył kary umownej, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na jedną z aptek. Kara ta dotyczyła przekazywania nieprawidłowych numerów PESEL w zestawieniach zbiorczych, refundacyjnych. A dokładnie sprawa ta dotyczyła recept z 2014 roku, które NFZ skontrolował w 2019 roku. Okazało się, że w przekazanych przez aptekę zestawieniach zbiorczych były błędne numery PESEL, należące do nieżyjących osób. W rezultacie NFZ nałożył na aptekę karę umowną w kwocie ponad 3000 złotych. Apteka nie zgodziła się z tą karą, wskazując, że błędy te były po prostu literówkami, a leki otrzymali pacjenci, którym przysługiwała refundacja na nie. Nie doszło więc do nienależnego naliczenia refundacji. NFZ uznał, że to nie zmienia sytuacji i utrzymał karę umowną, potrącając ją z kolejnego zwrotu refundacji. W rezultacie sprawa trafiła do sądu, który to przyznał aptece rację. Sąd wskazał, że NFZ może naliczyć karę umowną wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie warunków umowy skutkowałoby dokonaniem nienależnej refundacji. W tej sytuacji do tego nie doszło, a NFZ nie miał podstaw, aby ukarać aptekę. W rezultacie, w wyniku sądu, NFZ musi oddać aptece te pieniądze wraz z ustawowymi odsetkami. A szczegóły tej sprawy można poznać w portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury artykułu na ten temat. Na początku lutego grupa farmaceutów przygotowała petycję do Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczącej homopatii. Pod tą petycją zebrano ponad 1200 podpisów. W rezultacie kilka tygodni temu ta petycja trafiła do naczelnej Izby Aptekarskiej, a autorzy tej petycji domagają się od samorządu zawodu farmaceuty zajęcia stanowiska w sprawie homopatii i uznania, że stosowanie homopatii jest niezgodne z aktualną wiedzą, preparaty te są bezwartościowe i nie ma chorób, w których pod potwierdzono by skuteczność homopatii. Okazuje się jednak, że Naczelna Izba Aptekarska uznała, że zgodnie z ustawą o petycjach nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia tej petycji. W rezultacie Naczelna Izba Aptekarska skierowała petycję do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o jej rozpatrzenie. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Zdrowia odbiło piłeczkę wskazując, że Naczelna Izba Aptekarska jak najbardziej jest kompetentna do zajęcia stanowiska w prawie petycji. Przedmiotem wniesionej petycji jest żądanie podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji adresata, jakim jest naczelna Izba Aptekarska, organ samorządu zawodu farmaceuty. Adresat jest zatem władny do rozpoznania petycji. Napisał wiceminister Maciej Miłkowski w piśmie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W rezultacie petycja ponownie wróciła do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Pozostaje zatem pytanie, czy Naczelna Izba Aptekarska podejmie próbę zajęcia stanowiska w sprawie homopatii, czy znajdzie inny powód, aby uniknąć wypowiadania się na ten temat? Dokładnie 3 czerwca w życie weszły niektóre wymogi, jakie nałożyło na apteki nowe rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki rozporządzenie ministra zdrowia. Te wymogi dotyczą m.in. sposobu przechowywania określonego asortymentu, jakim dysponuje apteka. Nowe wymogi dotyczą m.in. produktów leczniczych należących do tzw. wykazu A o kategorii RX. Środki te będą musiały być od 3 czerwca przechowywane w szufladach bądź w szafkach zamykanych na klucz, również te znajdujące się w magazynie aptecznym. Oznacza to również, że teoretycznie także produkty z wykazu A, dla których istnieje wymóg przechowywania w lodówce, powinny być też zamykane na klucz. Przepisy narzucają też na taki obowiązek wyraźnego odznakowania preparatów, które nie są produktami leczniczymi. Chodzi np. o suplementy diety bądź popularne w tym okresie repelenty czy kosmetyki. Rozporządzenie nie narzuca sposobu ich oznaczenia. Ważne jednak jest, aby pacjenci mieli świadomość, że mają do czynienia z kategorią preparatów nie będących lekami. Nowe warunki prowadzenia apteki obejmują także zmiany w kwestii aptecznej receptury. Dotyczą one zarówno kwestii przechowywania surowców, jak i dokumentacji wymaganej w tej części działalności aptecznej. A wszystkie zmiany, które obowiązują od 3 czerwca, zostały opisane przez nas w portalu mgr.farm. Serdecznie zachęcam do lektury artykułów, które ukazały się u nas na ten temat. Nie ustaje batalia o uszczelnienie apteki dla aptekarza. Batalia, która toczy się już od kilku miesięcy, ale szczególnie mocno w kontekście medialnym naśliła się w ostatnich tygodniach. W mediach ogólnopolskich pojawiają się ostatnio liczne publikacje prezentujące argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników uszczelniania apteki dla aptekarza. Ci drudzy niedawno zorganizowali także konferencję prasową, na której przekonywali, że uszczelnienie apteki dla aptekarza będzie oznaczało wywłaszczenie właścicieli aptek. Przypomnijmy, mi, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że przepisy uszczelniające aptekę dla aptekarza znajdą się w nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zmiany mają sprawić, że wymogi obecnie stawiane przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki trzeba będzie spełnić także przy przejmowaniu już istniejących zezwoleń na prowadzenie apteki. Obecne przepisy nie wskazują tego bowiem jednoznacznie. W rezultacie nawet sądy niejednoznacznie orzekały w tego typu sprawach. Te lukę w aptece dla lekarza wykorzystują duże sieci apteczne, które przejmując pojedyncze apteki zwiększają swój udział w rynku. I to właśnie te podmioty reprezentuje ZPA Farmanet, którego przedstawiciele i eksperci przekonywali podczas konferencji prasowej, że uszczelnienie apteki dla lekarza to element walki konkurencyjnej na rynku i doprowadzi do wywłaszczeń części przedsiębiorców. Organizacje biznesowe reprezentujące takich właśnie przedsiębiorców wystosowały niedawno list do przedstawicieli władzy z apelem stop zamiarowi wywłaszczeń na rynku aptecznym. Treść tego apelu oczywiście można przeczytać w artykule na portalu mgr.farm. Zachęcam do zapoznania się z nim i do wyrobienia sobie własnego zdania na ten temat. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku optycznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się dla polskich farmaceutów. Tradycyjnie też zachęcam do pobierania naszego magazynu mgr.farm, który jest całkowicie bezpłatny i jest największym tego typu dwumiesięcznikiem dla farmaceutów w Polsce, a można go pobrać z adresu mgr.farm ukośnik. Magazyn serdecznie zachęcam. A w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.